pierwszej i drugiej części naszej konferencji wiele uwagi poświęciliśmy jakości i merytorycznym aspektom kształcenia zdalnego, zarówno kursów MOOC, jak i zajęć wykorzystaniem blended learningu. Tą część chcielibyśmy poświęcić jakości, ale w ujęciu jak ją zapewniać. Jak zapewniać i projektować kursy, które będą jakościowo dobre, spełniały oczekiwania pod względem jakości naszych użytkowników, ale również i twórców. I o tym porozmawiamy z naszymi ekspertami, panem profesorem Krzysztofem Diksem, przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, panem profesorem Bogdanem Macukowem, przewodniczącym Rady Projektu Polski MOOC oraz jednocześnie przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Do dyskusji zaprosiliśmy również panią Annę Marciniak, kierownika sekcji programowania i wyborów projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również pana dyrektora Andrzeja Kurkiewicza, wicedyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz profesora Jerzego Woźnickiego, prezesa Fundacji Rektorów Polskich. Pierwsze swoje pytanie chciałabym skierować właśnie do profesora Woźnickiego. Jakimi czynnikami uwarunkowana jest przyszłość kształcenia zdalnego prowadzonego przez uczelnie i jak na ich podstawie zapewnić jakość prowadzonych zajęć online, panie profesorze? Więc jeżeli mówimy teraz o przyszłości, to na to pytanie trzeba odpowiedzieć tak. Kształcenie stacjonarne, jak to się mówi, twarzą w twarz albo przy fizycznej obecności i kontakcie bezpośrednim nauczyciela akademickiego i studenta powróci. I żaden rozwój technologii nie sprowadzi tego do jakiegoś marginesu w procesie organizacji studiów na uczelniach. Oczywiście ja mówię o procesie jakimś statystycznym, bo incydentalnie może się to gdzieś oczywiście zdarzyć. Dlaczego tak się stanie? Otóż dlatego, że trzeba popatrzeć na sprowadzenie studiów i kształcenie młodzieży akademickiej jako pewien proces edukacyjny, a nie szkoleniowy. Edukacja to nie to samo co szkolenie, bo obejmuje nie tylko przekazanie pewnej wiedzy i wykształcenie pewnych umiejętności, ale prowadzi do tego, co byśmy nazwali kreacją osoby ludzkiej, do kształcenia i wykształcania i kształcenia się osobowości studenta, a to może następować jedynie w kontakcie osobistym. Czasami nazywamy to kontaktem mistrz-uczeń. Mówimy też, i to należy do podstawowych zadań uczelni, o wychowywaniu studentów jako obywateli i tak dalej, ale nie tylko. Z przekazywaniem pewnych treści o charakterze patriotycznym, jakiejś wrażliwości społecznej i tak dalej, i tak dalej. Otóż to wszystko dokonuje się przecież nie poprzez pogadanki i lekcje wychowawcze, jak w szkole, tylko poprzez przykład osobisty, jaki studenci mogą obserwować, doznawać tego w kontakcie bezpośrednim z profesorem. I to jest powód drugi. Ale przecież studenci są zainteresowani też takim społecznym życiem w społeczności studenckiej. Chcą się ze sobą spotykać, chcą spędzać czas, chcą wyjeździć na wspólne czasy, które są częścią procesu studiowania. Ta cała warstwa społeczno-kulturalna jest niezwykle istotna. Wreszcie zauważmy, że życie studenckie to nie tylko studia, to też można powiedzieć samodzielne studiowanie i ono się odbywa często w grupie, w jakiejś środowiskowej. Studentów się kwateruje w domach studenckich z różnych kierunków studiów po to, żeby oni kształcili się wzajemnie, prowadząc dyskusje, gdzie student medycyny patrzy inaczej na sprawy niż student nauk technicznych. Więc te interpersonalne relacje są częścią procesu studiowania, ale one się realizują najlepiej, bardzo bezpośrednio. Studenci też łakną działalności, która by ich przygotowywała do takiego dojrzałego i zaangażowanego obywatelstwa, a więc działalność kulturalno-wychowawcza, wolontariat, koła naukowe z kolei prowadzą do awansu i rozwoju kompetencji merytorycznych. Słowem, działalność samorządowa, która potem pozwala
pozwala studentom także podnosić swoje kompetencje miękkie. One są bardzo cenione przez pracodawców, a rozwijają się najlepiej w relacjach bezpośrednich. Zatem te wszystkie względy, a dodajmy do tego wyższą jakość, jak się ocenia, studiowania w warunkach stacjonarnych studiów, to wszystko spowoduje, że studia stacjonarne realizowane w dotychczasowych formach, także w pracy grupowej i, że tak powiem, realizowane w małych grupach przy okrągłych stołach, co uczy pracy zespołowej, wspólne realizowanie projektów. To wszystko wróci, gdy tylko ustaną zagrożenia, na które nie chcemy narażać naszej młodzieży. I teraz można sobie zadać pytanie, czy to oznacza, że nastąpi jak gdyby zatrzymanie tego rozwoju technologii prowadzących do doskonalenia procesów kształcenia zdalnego. Otóż nie, odpowiedź na to pytanie brzmi, nadal te technologie będą rozwijać się, będą potrzebne i nie tylko dlatego, że może wystąpić kolejna pandemia, podobne zagrożenie, ale dlatego, że studia prowadzone zdalnie, kształcenie zdalnie prowadzone będzie substytuować w określonych sytuacjach, uzupełniać kształcenie stacjonarne i dopełniać je niejako. Niektóre zajęcia mogą się tak odbywać, tym bardziej, że to będzie dla niektórych studentów bardziej wygodne, no i wreszcie tańsze, bo trzeba zważyć, że wielu studentów za studia ponosi opłaty, wnosi opłaty. Więc biorąc to pod uwagę, jestem przekonany, że nowe technologie, w tym z wykorzystaniem virtual reality, będą doskonalić możliwości kształcenia zdalnego i będą pozostawać w obszarze zainteresowań uczelni i nauczycieli akademickich, oczywiście także studentów. Czyli podsumowując tę wypowiedź, mógłbym powiedzieć tak. Oznacza to, że trzeba rozwijać narzędzia kształcenia zdalnego. Trzeba, żeby Polska, która ma informatyków znanych w świecie, żeby uczestniczyła w tym procesie. I pierwszy polski MOOC to jest osiągnięcie, które potwierdza ten strategiczny wybór w polskim szkolnictwie wyższym. Gratulujemy zatem tego osiągnięcia. W imieniu całego zespołu, panie profesorze, bardzo dziękuję za te gratulacje. Dziękuję również za to szerokie spojrzenie i przypomnienie nam tych kluczowych aspektów procesu edukacyjnego, relacji uczeń-mistrz, networkingu, czy choćby nawet wykorzystania blended learningu jako formy wspierającej kształcenia na co dzień. Pan profesor też dużo mówił nie tylko o relacji mistrz-uczeń, ale o takim aspekcie społecznym, który nas dotykał w czasie kwarantanny. Wiemy, że dużo da się zrobić zdalnie, natomiast budowanie relacji czy tych kompetencji komunikacyjnych, no nie wszystko da się zrobić na odległość. Nie wszystko, ale bardzo wiele. I o tym na pewno w jutrzejszej części konferencji będą mówić nasi eksperci, jak zdalnie budować tą relację ze swoimi uczniami, ale o tym dopiero jutro. A teraz, jeśli jeszcze jesteśmy przy wątku przyszłości, chciałabym poprosić o kontynuowanie wypowiedzi właśnie w tym aspekcie przyszłości na WOJKI pana dyrektora Kurkiewicza. Szanowni Państwo, kształcenie zdalne, w tym kształcenie z wykorzystaniem takich platform jak MOOC, to przyszłość. To nie tylko oferta skierowana dla uczestników studiów pierwszego, drugiego stopnia, ale też uczestników szkół doktorskich, ale przede wszystkim oferta, która może być rozpowszechniana jako model kształcenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach, urzędników w administracji publicznej, ale też w ramach kształcenia przez całe życie i tutaj można wykorzystywać te nowoczesne technologie dla kształcenia uczestników uniwersytetów trzeciego wieku, drugiego wieku, czy nawet przy uniwersytetach dziecięcych. Kształcenie przez platformy zdalne, w tym na przykład platformę MOOC, to jest przyszłość. Oczywiście trzeba tu pamiętać o tym, żeby zachować bardzo dobre narzędzia związane z weryfikacją jakości kształcenia, ale bardzo ważnym elementem tutaj jest odpowiednie przygotowanie kursów. Ministerstwo we współpracy z Fundacją Młodej Nauki i przede wszystkim z Państwowym Instytutem Badawczym OPI daje taką możliwość przygotowania od początku do końca takich kursów.
Pan dyrektor wspomniał o tym, że oferta kursów MOOC jest dla każdego. Natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach funduszy POWER wskazało, w jaki sposób możemy rozwijać kompetencje społeczne, tak żeby cała gospodarka na tym zyskała, ale również i społeczeństwo korzystające z tych rozwiązań. Pani kierownik, w jaki sposób fundusze POWER w ramach konkursu Kurs na MOOC będą wspierać uczelnie właśnie w rozwoju kompetencji całego naszego społeczeństwa? W trzeciej osi programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój stawiamy na rozwój kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym. Czy to poprzez poszerzanie oferty uczelni, czy to tworząc nowe programy kształcenia, czy też podnosząc kompetencje kadry dydaktycznej, ale również rozwijamy trzecią ścieżkę, czyli trzecia misja uczelni i tutaj, jeżeli chodzi o konkurs Kurs na MOOC, właśnie wpisuje się w taką ścieżkę. Jest to otwarcie się uczelni również na nietypowych odbiorców, nie tylko na studentów, doktorantów, ale również na osoby, czy to Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy to kursy specjalistyczne. Każdy, kto chce uczyć się przez całe życie, kto chce się rozwijać przez całe życie, może jak najbardziej z takich kursów skorzystać. Dla nas bardzo istotne było to, żeby kształcone były konkretne kompetencje językowe, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, w rozwiązywaniu problemów różnego typu. Natomiast to, co jest kluczowe dla MOOC-ów, to jest to, że to są kursy otwarte i powszechnie dostępne. Czyli każdy tak naprawdę może sobie na platformę Nawojka wejść i dopasować kursy pod swoje potrzeby i znaleźć coś dla siebie. I to było dla nas kluczowe. Kursy MOOC, mimo że od 2012 roku dynamicznie rozwijają się na całym świecie, w Polsce jeszcze nie są powszechną praktyką. Jak rozpoczynaliśmy projekt, trudno było mówić, że mamy ekspertów z zakresu tworzenia kursów MOOC-owych. Wszyscy uczyliśmy się podczas trwania naszego projektu. A w jaki sposób operator merytoryczny zapewnił wiedzę twórcom kursów, którzy właśnie te kursy tworzyli po raz pierwszy? Tu poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady, pana profesora Macukowa. Proszę Państwa, jednym z bardzo ważnych zadań jest, jak pomóc twórcom kursów. Wszyscy w Polsce słyszeli o kursach, o e-learningu, o różnych metodach. Niestety w wielu przypadkach kursy, które mówi się o nich, że są zdalnym nauczaniem, to są bardzo proste. To najczęściej jest właśnie wspomaganie dydaktyki, często przez proste zamieszczenie treści wykładu. Kursy MOOC-owskie to są kursy online, kursy, które wymagają bardzo specyficznego opracowania. Aby pomóc kursom, jak już wspomniałem, został opracowany kurs, który ma pokazać, w jaki sposób tworzyć, w jaki sposób realizować tego typu kursy. Czy jakieś wytyczne, które ułatwią przyszłym twórcom tworzenie. Również prowadzone były dodatkowe, specjalne 4 kursy. Na stronie projektu pojawiła się taki dział odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które też będą ogromną, mam nadzieję, ogromną pomocą dla twórców kursów. Poszukiwanie ekspertów do wstawiania pierwszych kroków było na pewno ogromnym dla nas wyzwaniem. Okazało się, że jednak mimo wszystko gdzieś w zaciszach gabinetów akademickich siedzieli profesorowie, którzy mieli swoje MOOC-i już na platformach indyjskich czy koreańskich. Poprosiliśmy ich o pomoc, stąd też powstały zespoły eksperckie, które opracowywały różne wytyczne, do których nawiązał pan profesor w swojej wypowiedzi. Natomiast jak wiadomo, wytyczna i dokumentacja to ogromna zmora i objętość przyprawia nas o zawrót głowy. W jaki sposób, panie profesorze, Rada Projektu i operator merytoryczny wsparli naszych twórców kursów, aby ta objętość nie przerosła naszych ambicji, zapałów jako twórców potencjalnych kursów MOOC na platformie Nawojka? Wszystkie uczelnie przeszły do nauczania online. Do nauczania online. Nie jest to proste. Kiedy powstawał projekt Nawojka, aby zainteresować tym uczelnie, osoby związane z projektem starały się przedstawiać założenia projektu na wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencji rektorów uczelni technicznych, KRASP-u, spotkań prorektorów. Chodziło o zainteresowanie. Zainteresowanie było ogromne, czego najlepszym dowodem jest
jest fakt uczestnictwa większości uczelni oraz wspieranie projektu przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ta akcja informacyjna była bardzo szeroka. Jest prowadzone, są specjalna akademia na Wojka, podcasty, które mają pomagać, tłumaczyć, na czym polega, jak się tym, w jak najbardziej przystępnej formie wytłumaczyć zasady, jakie są korzyści, jakie są ułatwienia dla ludzi. Lifelong learning to ideologia. Ideologia ogólnoeuropejska, ale bardzo ważna. Trzeba uczyć się przez całe życie, a do tego właśnie mogą służyć kursy. Kursów tego typu na platformach światowych jest kilkadziesiąt tysięcy. Ponad 800 uczelni tworzy to. Niestety, prawie wszystkie w obcych językach. I właśnie dlatego powstała Nawojka w języku polskim. Pan profesor wspomniał o long life learningu, czyli uczeniu się przez całe życie. Takie były założenia naszego projektu. Nad projektem czuwało biuro dyrektora Kurkiewicza. Panie dyrektorze, czy spełniliśmy założenia, że Nawojka ma ofertę w ramach long life learningu? Co pan o tym sądzi? Jeśli chodzi, proszę państwa, o LLL, a MOOC, to tu trzeba powiedzieć, że MOOC-i dają dużą szansę większego rozpropagowania się takiej mody na kształcenie się wśród osób dorosłych. Tak? MOOC przez to, że jest narzędziem, który może dotrzeć do nas pod przysłowiową szczechę, jest łatwy do rozpropagowania, czy to wśród przedsiębiorców jako narzędzie do szkoleń, i to szkoleń, które mogą być monitorowane, które mają odpowiedni wymiar jakościowy dla administracji publicznej, ale też przede wszystkim dla tych członków społeczności naszej, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. I tutaj uniwersytety drugiego, trzeciego wieku, te kursy mają możliwość nieograniczonego poszerzenia kompetencji, umiejętności wśród odbiorców i to jest ich przewaga. Również to, że zorganizowanie takiego kursu, oczywiście w pierwszym etapie jego zaprojektowania i stworzenia jest czasochłonne i kosztuje pewne środki, natomiast daje gwarancję rozpropagowania tego kursu i skierowania go do nieograniczonej rzeszy beneficjentów i to nie tylko beneficjentów krajowych, ale również poza granicę kraju. Panie dyrektorze Agnieszko, zatem pozostaje nam tylko poszerzać swoje kompetencje. Oczywiście poszerzajmy kompetencje, ale nie ukrywajmy, musimy spełniać też oczekiwania tych, którzy założyli, że kursy MOOC będą zdalnie kształcić na wysokim poziomie. Pani kierownik, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainwestowało prawie 20 milionów w to, żebyśmy wszyscy mieli bogatą ofertę. Jakie są oczekiwania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju właśnie w kontekście kursów MOOC na platformie Nawojka? NCBR-owi, w zasadzie ministerstwo, przekazując nam pałeczkę w realizacji tego konkursu, ministerstwu, jak i oczywiście nam, bardzo zależy na jakości tych kursów. Czyli uczelnie od samego początku były informowane o tym, że to nie są zwykłe kursy, to nie wystarczy przygotować zwykły tekst, nawet bardzo dobry merytorycznie, czy też zwykłe zdjęcia. Natomiast na pewno kursy muszą być interaktywne, muszą zaciekawić, zainteresować, muszą mieć dobry przekaz, w miarę prosty przekaz, ciekawy. I to było dla nas jak najbardziej kluczowe. Trudno jest w tej chwili odnieść się jeszcze do jakości tych kursów, bo one rzeczywiście dopiero zostały wrzucone na platformę. Też jeszcze nie wszystkie, bo wiem, że niektóre są bardzo dokładnie sprawdzane przez administratora merytorycznego. Zanim zostaną wrzucone na platformę. Dlatego wiem, że jest kilka kursów, które akurat zwróciły moją uwagę. Jeden na przykład to jest kurs wrzucony przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i on dotyczy podnoszenia kompetencji nauczycieli w korzystaniu z TIC-ów, czyli technologii informatyczno-komunikacyjnych, jakże temat aktualny obecnie. A inny, dla przykładu podam również kurs stworzony przez Akademię Sztuki Wojennej i tutaj chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, czyli mamy również kursy mocno specjalistyczne, natomiast one są przedstawione w tak ciekawy sposób, tak fajny sposób, że na pewno osobom, które są tym tematem zainteresowane, mogą pomóc w poszerzeniu swoich wiadomości.
Cieszy nas, że z naszych kursów korzystają również pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jak widać, pani Ania dwa kursy już ma za sobą. Operator merytoryczny, aby kursy pojawiały się na platformie Nawojka, wprowadził, powiedziałabym, ciąg obwarowań. Nie wszyscy nas za to lubią, no ale cóż, recenzje, beta testy, następnie proces ewaluacyjny, audyt techniczny, audyt merytoryczny, po drodze jeszcze poprawki i znowu beta testy. Czy to jest właściwe podejście, czy nie? Nam się wydawało, że tak, ale postanowiliśmy zapytać pana profesora Krzysztofa Diksa, który jakością zajmuje się na co dzień. Panie profesorze, czy powinniśmy coś dodać, albo może coś odjąć? Co by pan nam poradził? No bo jakość to pana domena. Oczywiście trzeba przygotować, jeśli chcemy mieć jedną platformę dla kursów online, trzeba przygotować pewne formalne ramy takiego kursu i każdy kurs, który będzie prezentowany na Nawojce, powinien te formalne ramy spełniać. One powinny być weryfikowane przez administratora takiej platformy. Druga rzecz, taki kurs rzeczywiście powinien być recenzowany. Nie każdy kurs nadaje się na platformę. Administrator bierze odpowiedzialność za kursy, które na tej platformie są prezentowane. Ale czy potrzebujemy coś więcej? To, czy kurs jest dobry, czy nie, świadczy o tym, w jaki sposób jest odbierany przez studentów, przez słuchaczy. I wydaje mi się, że ocena studentów, słuchaczy jest najważniejsza w odbiorze kursu. Jeszcze raz podkreślam, dobry kurs to znakomici autorzy tego kursu. Znakomici w ich pozycji naukowej, w ich pozycji naukowo-dydaktycznej. Zazwyczaj to są także znakomici dydaktycy na swoich uczelniach. I takich powinniśmy brać do przygotowywania kursów na Nawojce. Czyli jak widać, podążamy we właściwym kierunku. Oczywiście twórcy kursów czasami nas za to przeklinają, natomiast jeszcze dodatkowo na koniec utrudniliśmy zadanie. Na koniec każdego kursu MOOC umieszczamy specjalną ankietę ewaluacyjną, na którą odpowiadają nasi użytkownicy kursów. Co jest ciekawe, zwrot jest bardzo duży, ponieważ uczestnicy bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą. My następnie tą wiedzę przekazujemy uczelniom po to, by mogła wprowadzić nowe modyfikacje i przy uruchomieniu kolejnej edycji kurs był jeszcze lepszy. Ale jak stworzyć dobry kurs MOOC i w ogóle dobre zajęcia online, tak, żeby były dobrej jakości, ciekawe, merytoryczne, a do tego jeszcze było widać pasję i talent naszych twórców. Panie profesorze, wrócę ponownie do pana, bo ta ilość książek pokazuje tylko, że na pewno nie jeden kurs pan już stworzył i nie jedne zajęcia za panem. Poprosimy o głos. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, choć w 2005 roku wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej przygotowaliśmy pełny internetowy kurs z informatyki, kurs akademicki z informatyki dla pełnych studiów informatycznych. Przygotowanie tego kursu nauczyło mnie jednego. Jeżeli chcemy wciągnąć nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-dydaktycznych do przygotowywania zajęć online, do przygotowywania zajęć w sposób elektroniczny, musimy im dostarczyć jak najprostsze narzędzia. Nie mogą poświęcać czasu na naukę narzędzi, żeby przygotować kurs online. Po prostu nie mają na to czasu. Czyli jak najprostsze narzędzia. Po drugie, taki kurs powinien być przygotowany najlepiej w warunkach naturalnych dla wykładowcy. W warunkach, w których on najlepiej się czuje. Ja osobiście wykładam algorytmy i struktury danych, i najlepiej się czuję pod tablicą, kiedy widzę, w jaki sposób studenci reagują na moje słowa. Przygotowując kurs online, nie będziemy widzieć reakcji odbiorców, ale gdy przygotujemy go pod tablicą, gdy będziemy filmowani, będziemy bardzo naturalni. Inny sposób to sposób na przykład z Akademii Khana, kiedy do wykładania potrzebna nam jest tylko kartka, która jest filmowana, gdzie filmowane jest nasze pismo oraz głos. Głos, który przyciąga uwagę słuchaczy. Czyli jeszcze raz, kurs powinien być przygotowany za pomocą jak najprostszych narzędzi. Powinien być podzielony na możliwie dużą, niezależną liczbę części. Części, które są niedługie. Bardzo trudno skupić uwagę słuchaczy przed monitorem komputera przez
godzinę, półtorej godziny. Wydaje mi się, że jedna część takiego wykładu, jedna część kursu nie powinna trwać dłużej niż pół godziny. Co jest najważniejsze dla dobrego kursu? Oczywiście jego autor. Autor powinien być autorytetem w dziedzinie kursu. Jeśli chcemy, żeby kursy online były rzeczywiście odwiedzane, rzeczywiście, żeby słuchacze z nich korzystali, autorami kursów powinni być uznane autorytety w swoich dziedzinach. O dorobku światowym. Tylko wtedy taki kurs będzie miał sens. Tylko wtedy słuchacze spoza mojej uczelni, niezmuszeni do uczestnictwa w takim kursie, będą chcieli brać w nim udział. Dlatego musimy zadbać o to, żeby przyciągnąć jak najlepszych wykładowców, jak najlepszych naukowców do przygotowywania takich kursów online. Merytoryczne przygotowanie kursu jest niesłychanie ważne. Jest pierwszorzędnym celem, żeby kurs był merytorycznie poprawnie przygotowany. Ale inna rzecz to jest weryfikowanie zdobytej wiedzy i umiejętności przez słuchaczy. I to jest niesłychanie trudne. Mnie się wydaje, że to czeka jeszcze na swoje rozwiązanie. Większość kursów sprawdza wiedzę i umiejętności studentów za pomocą testów. To nie wszędzie da się zrobić. W kursach matematycznych, w wielu kursach informatycznych student powinien wykazać się kreatywnością, pomysłowością, pokazać, że potrafi logicznie myśleć. Przygotowanie sposobu weryfikacji takich umiejętności nie jest ważne, nie jest łatwe. Na moim kursie z algorytmów i struktur danych, który nie jest kursem online, ale wykorzystujemy elementy kursów online w codziennej praktyce dydaktycznej. Mianowicie w sposób automatyczny sprawdzamy poprawność i efektywność programów studenckich. To jest jedna z metod, bardzo specyficzna, w specyficznej dziedzinie weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów. Ale dobry kurs powinien kończyć się dobrym egzaminem. Egzaminem, który autentycznie weryfikuje wiedzę i umiejętności studenckie. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za te wszystkie cenne rady. Ta wypowiedź, ale inne pokazują, jak bardzo ważna jest merytoryka oraz metodyka przygotowania kursów MOOC-owych i wszystkich kursów i zajęć prowadzonych online. Bardzo ważnym aspektem są oczekiwania użytkowników, ale nie tylko. Sam projekt Polski MOOC również miał spełnić pewne oczekiwania. I tu, panie dyrektorze, jakby pan mógł do tego nawiązać. Proszę Państwa, jakie są oczekiwania odbiorców wobec tych kursów? Na pewno są oczekiwania takie, że te kursy pozwolą im w miarę szybko przyswoić pewne umiejętności, kompetencje i wiedzę. Oczywiście od twórców kursów będzie zależało, jak to się uda. Ta stosowana technologia daje możliwość modyfikacji nawet tych kursów w zależności do jakich odbiorców one mają dotrzeć. To, co odbiorcy też oczekują od tych kursów, to poznania takiej wiedzy i umiejętności, która nie jest dostępna w tradycyjnym modelu kształcenia. Szukają nowych umiejętności. Przede wszystkim w tej chwili najpopularniejsze są kursy związane z umiejętnościami w zakresie kompetencji cyfrowych, umiejętnościami w zakresie obsługi różnego rodzaju technologii. I co ciekawe, tutaj przodują w tym osoby starsze, które poszukują, jak pokazują badania w środowisku internetowym, wszelkie informacje, jak obsługiwać komputer, jak obsługiwać różne oprogramowania, jak można zdobyć pewne informacje w sposób zdalny. W dobie ostatniej sytuacji, jakiej jesteśmy, to jeszcze w większym stopniu jest wiedza poszukiwana i niezbędna do tego, żeby poruszać się w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. MOOC-i dają nam możliwość dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców. Od malucha aż do osób starszych. Każdy może znaleźć dla siebie pewną informacje, wiedzę, umiejętności o tym, co można poznać. Osoby młodsze
czy osoby, które mają pewne pasje, szukają informacji o astronomii, osoby starsze szukają informacji niezbędnych w wykonywaniu ich obowiązków w pracy, ale też w realizacji pewnych zadań jako obywatel, w rozwiązywaniu pewnych problemów, czy też jako element wsparcia swojego hobby. Tak więc ta działalność MUK-ów jest bardzo szeroka, edukacyjna ich działalność, ten walor edukacyjny, który one niosą ze sobą. I dlatego są one pewną przyszłością, jeśli chodzi o nabywanie umiejętności przez społeczeństwo. Pan dyrektor wspomniał, że MUK-i mogą być również dla osób starszych. Ogromne było nasze zaskoczenie, kiedy techniczne tworzenie kursów miał użytkownika w wieku 81 lat. Faktycznie ta osoba ukończyła kurs, uzyskała zaświadczenie, a myśmy się przekonali, że to nie dla osób w naszym wieku tworzymy te kursy, ale dla wszystkich, i tych młodszych, i tych starszych, i nigdy nie będziemy wiedzieć do końca, kto będzie naszym użytkownikiem na samym końcu kursu MUK. Dlatego też tak istotna jest dbałość o naszego użytkownika. Dbałość o to, aby kursy MUK były zarówno wsparciem w procesie rozwoju własnych pasji, ale również rozwoju różnych umiejętności i kompetencji dydaktycznych. Założenia MUK-i mają wspierać rozwój, tak bynajmniej pokazuje tendencja światowa, już naszą edukację po studiach, czyli ten long life learning. Ale Politechnika Łódzka postanowiła, jak słyszeliście Państwo już dzisiaj, włączyć kurs do programu studiów. Czy taka droga jest właściwa i czy uczelnie pójdą za jej przykładem? Co na ten temat sądzi, jakie stanowisko Polskiej Komisji Akredytacyjnej? Panie profesorze, gdybyśmy mogli poprosić o komentarz. Mi się wydaje, że każda uczelnia, każda jednostka, która prowadzi kierunek studiów, bierze za niego odpowiedzialność. Jeżeli proponujemy studentom kurs, to znaczy, że powinniśmy mieć lidera tego kursu i ten lider powinien być związany z jednostką, która ten kurs przygotowuje. Kurs online MUK może być tylko wspomagający do codziennej praktyki dydaktycznej. Natomiast odpowiedzialność za przeprowadzenie kursu bierze jednak jednostka dydaktyczna. Co jest najważniejsze w kształceniu? No jest zapewnienie, żeby studenci po ukończeniu kursu zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności. To może tylko zweryfikować pracownik jednostki, który jest merytorycznie do tego przygotowany. Może wykorzystywać kursy MUK, natomiast on i ta jednostka, w której pracuje, bierze odpowiedzialność za to, czy studenci rzeczywiście osiągnęli odpowiednie umiejętności i zdobyli odpowiednią wiedzę. Czyli odpowiedź jest tak, wykorzystujmy dowolne narzędzia, które wspomagają proces kształcenia, natomiast bierzmy odpowiedzialność za to, czy studenci zdobędą odpowiednie umiejętności i wiedzę. Podsumowując, kurs online, w szczególności w dobie pandemii, jak się okazało, są niesłychanie istotne w procesie kształcenia. Ale co najważniejsze jest to, czy uczymy na żywo, twarzą w twarz ze studentami, czy uczymy online, musimy mieć pewność, że studenci zdobędą takie same umiejętności i wiedzę i w takim duchu przygotowujmy te kursy. Dziękuję. Na platformie Nawojka znajdziecie Państwo kursy o zróżnicowanej tematyce i zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Już niedługo pojawi się nawet kurs języka migowego. Więc jak widać, można bardzo wielu rzeczy nauczać właśnie zdalnie, czy za pomocą kursów MUK, czy kursów e-learningowych, czy z wykorzystaniem blended learningu. Natomiast bardzo ważna jest jakość, aspekty merytoryczne i metodyczne. Dlatego bardzo, mimo że jesteśmy takimi ogromnymi zwolennikami kształcenia zdalnego, kursów online, wciąż uważamy, że ten kontakt bezpośredni mistrz-uczeń jest niezwykle ważny, a nasze kursy uzupełniajmy różnymi rozwiązaniami typu gamifikacja, czy taką bezpośrednią komunikację nawet możemy prowadzić w ramach takiego kursu. Czyli wirtualne laboratoria, escape roomy, wiele tego typu metod można przenieść do kursów online, co jak się okazało w trakcie pandemii bardzo dobrze się sprawdziło, więc możemy uczyć zarówno przyszłych lekarzy, inżynierów, ale również pedagogów i humanistów za pomocą kursów MUK. Możliwości jest bardzo wiele, wszystko zależy tak naprawdę od kreatywności, pomysłowości naszych twórców. Podczas dzisiejszej konferencji poruszyliśmy bardzo wiele zagadnień, pewnie nie sposób wszystkie je zapamiętać, dlatego relacja z naszego dzisiejszego spotkania będzie dostępna na kanale YouTube Fundacji Młodej Nauki. Ja z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim za udział w
pierwszym dniu konferencji zarówno naszym gościom, panelistom, jak i szczególnie Państwu z drugiej strony ekranów. Bardzo dziękujemy za ten udział w dniu dzisiejszym, a już jutro nasi eksperci, którzy tworzyli kursy MOOC na platformie Nawojka, którzy je albo ewaluowali, albo byli beta-testerami, czy też recenzentami, wypowiedzą się w zakresie, jak tworzyć, jak planować, jak motywować i budować relacje właśnie z wykorzystaniem platformy MOOC-owej, głównie tutaj w oparciu o naszą Nawojkę, chociaż część ekspertów ma doświadczenia również międzynarodowe, więc gorąco zachęcamy jutro o godzinie 12 na fanpage'u Fundacji Młodej Nauki spotkanie z naszymi ekspertami. Czyli 2 godzinki, ale ogromna ilość wiedzy. Czyli spotykamy się jutro w zasadzie dokładnie w tym samym miejscu, co dzisiaj, również o godzinie 12. Bardzo serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.